Aleluja! Słuchajcie, ludzie, jesteśmy tutaj dzisiaj dla was. Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć wam o Bogu, o prawdziwym Bogu, nie o religii. Ja nazywam się Aneta Kisier i chcę wam powiedzieć, że ja kiedyś chodziłam do kościoła katolickiego. Ja mówiłam różne modlitwy, różne religijne, inne zwyczaje obchodziłam. Ale ja nie znałam Boga. Ja nie miałam z Nim relacji. Ja nie miałam relacji z żywym Bogiem. I On był bardzo cenny dla mnie. Ale kiedy do Niego zawołałam, w wieku 17 lat, to ten Bóg do mnie przyszedł. On do mnie przyszedł i ja poznałam. Ja Go poznałam. Bo kiedy ty do Niego zawołasz, to będziesz wiedział, że to jest ten Bóg. I ty nie pomylisz się. Będziesz wiedział, że to jest Bóg prawdziwy. Nie jakaś podróba, ale żywy Bóg. I ja chcę wam powiedzieć o prawdziwym Bogu, o żywym, o tym realnym. Nie chcę wam mówić o religii. Nie chcę wam mówić, że musicie chodzić do kościoła i tam klęczeć i modlić się. Nie chcę wam mówić o tym, że musicie zasłużyć na niebo, bo nie musicie. Dlatego, że Jezus Chrystus 2000 lat temu, On zszedł na ziemię, wypełnił prawo. On wypełnił prawo i ty już nie musisz starać się być dobrym człowiekiem. Ty nie musisz zasłużyć na niebo, bo On zszedł na ziemię. On umarł na krzyżu za twój grzech. On tam umarł i pokonał śmierć. Bóg stworzył nas do relacji. Bóg stworzył nas do relacji. On chce, abyśmy do Niego mówili. On chce, abyśmy się do Niego zwracali. Ojcze, tatusiu. Abba, Ojcze. Tatusiu. Jeśli Go poznasz, to będziesz mówił do Niego tatusiu. Jeśli Go nie poznasz, to będziesz chodził w martwej religii. Ale to jest martwe. Religia jest martwa. Religia nie daje życia. Chcę wam powiedzieć, że Bóg chce być poznany przez nas. On chce być poznany osobiście. I On do ciebie dzisiaj mówi tutaj przeze mnie. Przeze mnie On do ciebie mówi. Stoję tutaj w imieniu Jezusa Chrystusa. Stoję tutaj w Jego miejsce. I chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł za twój grzech. Ale jest jeszcze twoje ego. Twoje ego, które mówi, nie potrzebuję Boga. Nie potrzebuję, bo jest mi w tym życiu dobrze. Twoje ego mówi, ja sobie zasłużę na sprawiedliwość. Twoje ego mówi, ja sobie zasłużę na niebo. Twoje ego mówi, ja sam to zrobię. Ja sam to zrobię, ale guzik, nie zrobisz tego sam. Bo Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł za ciebie na krzyżu. On za ciebie umarł. On tam cierpiał. On cierpiał. I do tej ofiary nie dołożysz nic. Rozumiesz? Nie dołożysz nic. Nie zrobisz żadnego religijnego uczynku. On jest jedyny i prawdziwy. I On już za ciebie złożył swoją ofiarę na krzyżu. On złożył ofiarę ze swojego ciała, ze swojego życia. Włożyli mu cierniową koronę. Pobili go. Ubiczowali go. Jeśli nie przyjdziesz do Niego, to idziesz prostą drogą do nieba. Dlatego, że On złożył ofiarę. On złożył tam ofiarę. Ty możesz ją przyjąć z łaski, dlatego, że On ciebie kocha. I On umarł na krzyżu po to, żebyś ty żył. I jedno, co możesz zrobić, to zawołać do Niego, żeby On przyszedł do ciebie, żeby On wypełnił twoje życie, żeby On wypełnił twoje serce. Bo inaczej umrzesz. A Jezus Chrystus po to zszedł na ziemię, żeby ciebie uratować od piekła. On wszedł na ziemię, żeby uratować ciebie do piekła. I chcę wam powiedzieć, że ludzie idą do piekła, dlatego że chcą. Ludzie idą do piekła, dlatego że chcą. Dlatego że nie chcą Boga. Jeśli chodzisz w swoim życiu i wypełniasz prawo, to nie poznasz Boga. Jeśli w tym życiu szukasz przyjemności poza Nim, to nic ci to nie da, bo w Chrystusie jest życie. W Jezusie Chrystusie jest życie, tylko w Nim. Wiecie, ja miałam 17 lat, ja do Niego zawołałam. On mnie wypełnił. On wypełnił całe moje życie.
Ja nie wyobrażam sobie, że ja mogłabym dzisiaj żyć bez Boga. Bo bez Boga wolałabym umrzeć. Bo to życie tutaj na ziemi jest puste. Może idziesz do baru. Nie wiem, gdzie idziesz. Może tam idziesz. Jeśli pójdziesz tam, to się pocieszysz na jeden wieczór. Może do rana. Ale poza Jezusem Chrystusem jest tylko pustka na tym świecie. Jest pustka, nie ma nic. Może masz rodzinę, może masz jakiś majątek, ale jeśli nie masz Jezusa Chrystusa, jeśli Go nie poznałeś, jeśli nigdy do Niego nie zawołałeś, to nie masz nic. Jedno, co dzisiaj możesz zrobić, możesz do Niego zawołać. Może jesteś w takim miejscu, że nie czujesz potrzeby, żeby do Niego zawołać. Ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest miłością, że On umarł za Ciebie na krzyżu. On umarł za Ciebie na krzyżu. I On chce, żebyś do Niego zawołał. On chce, żebyś Ty żył. On chce, żebyś Ty był z Nim na wieki. Po to tutaj jesteśmy, żeby Wam powiedzieć, że ta ziemia kiedyś przeminie z trzaskiem. Nic po niej nie dostanie. A gdzie Ty się znajdziesz? Gdzie Ty się znajdziesz? Będziesz w piekle czy w niebie. Wiesz, że możesz sam o tym zdecydować? Możesz sam o tym zdecydować, że spędzisz wieczność z Bogiem. Ale możesz zdecydować, że spędzisz w piekle swoje życie. Całą wieczność tam spędzisz. Teraz sobie chodzisz i nie myślisz o tym, że jest jeszcze wieczność poza tym życiem, które tutaj masz. Ale ono jest. Jest jeszcze życie poza tym naszym ziemskim. I możesz być wiecznie z Bogiem, albo oddzielony od Niego. Ale ja nie chcę, żebyś był od Niego oddzielony, bo to jest najgorsze, co może być, bo Ty umrzesz, jeśli nie zawołasz do Jezusa. Ja nie wiem, ile Ci zostało życia, ale pamiętaj, nigdy nie jest za wcześnie, żeby do Niego zawołać. Nigdy nie jest za wcześnie, żeby zawołać do Jezusa, żeby On Ciebie uratował. On jest dobry. To jest dobry Bóg. On nie oczekuje, że Ty będziesz wypełniał przykazania. On nie chce, żebyś Ty się starał być dobrym człowiekiem. On tylko chce, żebyś do Niego przyszedł. Ja do Niego przyszłam, ja do Niego zawołałam. Miałam 17 lat. I wiecie, Bóg dał mi pewność, że cokolwiek się wydarzy w moim życiu, ja będę z Nim. Bo On obiecał. Jeśli uwierzysz w swoim sercu, zbawiony będziesz. Jestem tutaj po to, żebyście wiedzieli, że On na was czeka, że to dobry Bóg. Chodzisz może po tym świecie, chodzisz do pracy, spotykasz się z przyjaciółmi. Gdzieś może w twoim sercu jest takie pytanie, gdzie jest ten Bóg? Że On jest odległy. Nie rozmawiasz z przyjaciółmi, bo się wstydzisz. Bo się wstydzisz powiedzieć, że pragniesz Boga. Bo się wstydzisz powiedzieć, że czujesz pustkę. Więc może wolisz się bardziej uśmiechać. Szeroko się uśmiechać, żartować, zagłuszyć. Ale jesteśmy tutaj po to, żeby Wam powiedzieć, że my spotkaliśmy Boga i On jest żywy i realny. Gdyby tak nie było, nie stałabym tutaj. Nie stałabym tutaj. Znalazłabym sobie inne przyjemności, żeby być. Ale Bóg jest prawdziwy. I jeśli jesteś głodny Boga, jeśli Go szukasz, jeśli potrzebujesz, choć po odrobinę masz chcenia, to podejdź do nas. Podejdź do nas. Możesz oddać Jezusowi życie. Możesz zrobić to w domu. Możesz zawołać do Niego: Jezu, przyjdź do mnie. Jezu, zapraszam Ciebie do mojego życia. Jeśli jesteś chory, możesz do nas podejść, bo mam dla Ciebie dobrą nowinę. Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł na krzyżu za Twoją chorobę, za Twoją niemoc, za Twoje zniewolenie. Cokolwiek złego Ciebie dotyka w życiu, możesz do nas podejść. Możesz do nas podejść, będziemy się modlić i zostaniesz uzdrowiony. Zostaniesz uzdrowiony dlatego, że Słowo Boże tak mówi, dlatego, że On to obiecał. Przyjdź do Jezusa, przyjdź do Jezusa, bo On jest prawdziwy. Nie mówię Ci o martwym Bogu, nie mówię Ci o religii. Mówię Ci o żywym Bogu, którego ja poznałam. O żywym Bogu mówię Ci. To nie religia, to nie figurka. Jezus Chrystus to osoba. Jezus Chrystus to osoba. Jezus jest prawdziwy. Jeśli do Niego zawołasz, to On przyjdzie do Ciebie. On Ciebie przyjdzie. On nie chce, żebyś był dobry. Pamiętaj o tym. Co, nie chcę. Amen. Mm-hmm.